Co takiego jest w brytyjskiej monarchii, że ślub księcia Williama przykuwa uwagę niemal całego świata? Może po prostu wszyscy lubimy bajki? To oczywiście nie jedyny powód istnienia monarchii we współczesnym świecie. Po co nam więc dziś królowie i królowe? Przegląd koronowanych głów w raporcie Michała Schneidera. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są, ładnie wyglądają, uśmiechają się, biorą śluby. Czy robią coś ponadto? Very good question. To świetne pytanie. Gdyby zapytać krytyka tego systemu, to powiedziałby, że są przeżytkiem i sposobem na marnowanie pieniędzy podatników. Gdyby zaś zapytać zwolennika monarchii, a tych jest większość, to odpowiedziałby, że królowa jest po prostu niepolitycznym przywódcą kraju. Daje nam poczucie świadomości historycznej i historycznej kontynuacji. No i co kilka lat nie kłócimy się o wybór prezydenta. Brytyjscy złośliwcy mówią, że monarchia to po prostu pożywka dla prasy sensacyjnej i bardzo droga w utrzymaniu atrakcja turystyczna. Ale też atrakcja, która choćby w czasie królewskiego ślubu przynosi gigantyczne dochody. Dzisiaj to jest też pewien rodzaj, patrząc na to z punktu widzenia czysto marketingowego, przekazania światu marki pod nazwą Wielka Brytania. Od Elżbiety II politycznie niewiele zależy, ale i tak brytyjska monarchia jest najsłynniejsza w Europie, choć nie jest jedyną. Na przykład belgijska. W Brukseli od ponad roku nie ma rządu. Kraj jest głęboko podzielony, a w grę wchodzi nawet jego rozpad. Nie brak głosów, że osoba króla Alberta II jest jedynym spoiwem państwa. Król musi próbować prowadzić negocjacje między grupami politycznymi i, jeśli to możliwe, doprowadzić do porozumienia w sprawie formowania rządu. Król nie ma roli aktywnej, ostatecznej. Nie może powiedzieć, ja sformułuję gabinet, ale to on musi doprowadzić do tego, że ludzie spotkają się i znajdą porozumienie. Czasem to okoliczności sprawiają, że król jest niezbędny swojemu krajowi, tak jak na przykład hiszpański monarcha Juan Carlos, który na początku lat 80. zapobiegł wojskowemu zamachowi stanu. W dramatycznym przemówieniu, półtoraminutowym przemówieniu telewizyjnym, transmitowanym na cały kraj, przypomniał o wierności koronie, prawda, i wojskowi odstąpili od buntu. No więc też można powiedzieć, monarchia nic nie znaczy. Odwrotnie, znaczyła tyle, że określiła na dziesięciolecia losy kraju. W Japonii jeszcze do II wojny światowej cesarz był traktowany jak Bóg. Po japońskiej kapitulacji to się zmieniło, ale szacunek pozostał. Japończyk Mitsuhiko Toho pamięta, że jako młody człowiek kłaniał się przejeżdżającemu nieopodal jego domu pociągowi, którym podobno właśnie jechał cesarz. Dziś para cesarska pełni funkcję głównie reprezentacyjną i dyplomatyczną, spotykając się z politykami innych państw. Ale ostatnio musieli się sprawdzić w nowej roli. Tych, którzy dawali nadzieję obywatelom, dotkniętych katastrofalnym trzęsieniem ziemi i falą tsunami. Po raz pierwszy oni siadają na podłodze, bo zawsze cesarzowie siedzą wyżej, zawsze. Ale teraz jest równorzędnie. Klęka się, rozmawia z ludźmi zwykłymi. W ten sposób po prostu dodając im otuchy, bo sytuacja tego wymaga. Ale czasem monarcha po prostu chce pełnić ważniejsze funkcje. Tak było w Liechtensteinie. Książę kilka lat temu zażądał większej liczby uprawnień. Bo jak nie, to on dziękuje i opuszcza kraj. A dodajmy, tam prawie wszystko jest w jego rękach. No to jest nieduży teren, więc kontrolować tam dosyć stosunkowo, właściwie wszystko może poza sklepem spożywczym, jest stosunkowo nietrudno. No ale skończyło się na tym, że parlament przegłosował to uprawnienie, kiedy zorientowali się, co to by oznaczało dla gospodarki Liechtenstein. Właściwie mogliby zakończyć działalność tak naprawdę, to państwo nie miałoby racji bytu. Na świecie jest dziś ponad 40 monarchii, ale monarchii absolutnych jest tylko kilka, wśród nich Arabia Saudyjska. Rodzina Saudów rządzi krajem od prawie 80 lat, a że jest w niej około 10 tysięcy mężczyzn, to wszystkie ważne funkcje sprawują krewni króla. Choć konsultuje się on czasem z przywódcami religijnymi, to najważniejsze decyzje podejmuje król Abdullah. Król zdaje sobie sprawę z tego, że musi dbać o swoich obywateli. Zresztą jego reakcja na tą arabską wiosnę niedawno była taka, że po prostu rozdał pieniądze. Ogłosił, że każdemu obywatelowi daje taką kwotę.
Nastroje w Arabii Saudyjskiej są niespokojne. Niewykluczone, że obywatele zechcą, tak jak to było 2 miesiące temu w innych państwach regionu, postawić na demokrację. Szanse na obalenie monarchii są marne, ale i tak większe niż w Tajlandii. Tam taki pomysł na pewno nie miałby racji bytu. Wszystko z powodu prawa zakazującego obrażania króla. Definicja tej obrazy jest bardzo szeroka. Więc można, obrażając doradcę króla, znaczy obrażając, mówiąc, że on się źle ubrał, źle wyglądał, czy nie był nieogolony, to jest tak, jakby atakowało się króla i tak naprawdę może to się skończyć bardzo, ale to bardzo przykro. Przeczytanie jakiegoś, nie wiem, na publicznym spotkaniu jakiegoś wiersza, który mówiłby, że no w sumie może republikę byśmy mieli, ale nie atakującego króla bezpośrednio, też może owocować tym, że ktoś taki będzie oglądał świat w kratkę w następnych latach. Tyle świat, a Polska? Nie brak ludzi, którzy uważają, że powinniśmy ponownie stać się monarchią. Do samej wybuchu wojny. Osoba króla przede wszystkim prowadziłaby politykę zagraniczną i zapewniałaby jej wieloletnią ciągłość, dłuższą niż czas trwania prezydenckiej kadencji. To jest dla nas tradycyjny ustrój. My jesteśmy w tej orbicie i nawet te dzisiejsze nasze, powiedziałbym, spory różnego rodzaju, to też wynikają, powiedziałbym, w aspektach historycznych, z naszej tradycji. Polacy lubią się kłócić, lubią mieć swoje zdania, natomiast matką jest ojczyzna, a ojcem jest król. Nawet członkowie ruchów monarchistycznych przyznają, że taka zmiana musiałaby być poprzedzona wieloletnią debatą.